Ten film jest swego rodzaju uzupełnieniem do filmu poprzedniego, mianowicie chciałem pokazać, jak tutaj ten wieloměr czwartego stopnia możemy rozłożyć na czynniki, no, nie używając tutaj tej sztuczki, prawda, z tym grupowaniem, czyli gdybyśmy tutaj wykonali to odejmowanie, czyli innymi słowy, mielibyśmy wieloměr x do czwartej plus 7x kwadrat minus 18. I taki wieloměr chcielibyśmy rozłożyć na czynniki, no to popatrzmy. Otóż to jest wieloměr czwartego stopnia wprawdzie, ale występuje x występuje tylko w potędze drugiej i czwartej. Czyli w gruncie rzeczy, jeżeli tutaj zrobimy sobie podstawienie, na przykład z równe x kwadrat, no to na to z dostaniemy następujący, będziemy mieli trójmiar, czyli z kwadrat plus 7z minus 18. Nazwijmy to może p od z. Czyli mamy trójmiar kwadratowy, wobec tego potrafimy rozłożyć go na czynniki, prawda? Czyli trzeba policzyć deltę i tak jakbyśmy rozwiązywali równanie kwadratowe, tak? Czyli z kwadrat plus 7z minus 18 równe 0, żeby rozłożyć trójmiar na czynniki, no to liczymy pierwiastki tego wielomiaru. Czyli tak, delta to jest 49,7 do kwadratu plus 4 razy 18, czyli 72. I to co 70 plus to jest 121. Wobec tego pierwiastek z delty jest 11. I mamy pierwiastki z1 to jest minus 7 plus 11 przez 2. I z2 to jest minus 7 minus 11 przez 2, czyli to jest minus 9, a to jest 2. Tak, wobec tego postać iloczynowa, skoro mamy pierwiastki, to ten nasz trójmiar to jest z plus 2 razy, przepraszam, z minus 2. Z minus 2, z minus 2 razy z plus 9. No dobrze, ale z to było x kwadrat i w ten sposób dostajemy ten trójmian, prawda, ten nie trójmian, tylko ten wieloměr czwartego stopnia, to będzie x kwadrat minus 2 razy x kwadrat plus 9, czyli dokładnie tak, jak mieliśmy tutaj, no bez używania tej sztuczki tutaj, żeby podzielić akurat ten 7 na 9 minus 2. No i jeszcze tytułem uzupełnienia, może jeszcze jedno uzupełnienie, może naszkicujemy tutaj wykresy tych wielomianów, tak żeby mieć pojęcie, jak to wygląda, dla różnych sytuacji, prawda? Jeden pierwiastek, drugi, trzeci, czwarty i tak dalej. Zacznijmy od pierwszego, czyli to jest x do piątej. No x do piątej to jest, ma tylko jedno miejsce zerowe, 0. No i to jest nieparzysta funkcja, w jedynce jest 1, no i potem tam dosyć szybko rośnie. W minus jedynce jest, prawda, nieparzysta, czyli to jest tym x do piątej. Teraz ten drugi wielomian, może tutaj na niebiesko, x minus 1 do kwadratu razy x plus 2. Więc on ma dwa pierwiastki, przecina oś w punkcie minus 2 oraz w punkcie 1. Przy czym popatrzmy, tu jest x minus 1 do kwadratu. Wobec tego to jest zawsze większe równe 0. Tu jest x kwadrat plus 3, to też jest większe równe 0. Wobec tego znak tego p zależy wyłącznie od znaku x plus 2. Czyli jak x jest mniejsze od minus 2, to jest ujemne, a jak większe jest dodatnie. No to tutaj ta funkcja wygląda tak. No w zerze to można policzyć, prawda, jaką ma wartość w zerze. To jest 1 razy 2 razy 3, czyli 6. No to gdzieś tam dosyć, może już nie będziemy tak w skali rysować. Spróbujemy jednak. Mniej, więc to jakoś tam do 6. No to gdzieś do góry, więc może już rzeczywiście nie będziemy tak rysować. W jedynce ma drugie miejsce zerowe, ale tutaj nie zmienia znaku. Trochę to nam koślawo wychodzi, ale może jeszcze spróbujemy. Może już nie tak w skali, tylko tak, żeby. O! W jedynce nie zmienia znaku, czyli ma miejsce zerowe, a potem rośnie. No i dalej rośnie. To jest dwa miejsca zerowe. Kolejny to może ten. No ten ma trzy miejsca zerowe. W jedynce, dwójce i trójce.
i w każdym z nich zmienia znak, prawda? Bo to jest ten czynnik liniowy, w każdym zmienia znak, czyli ten wykres wygląda no jakoś tak, prawda? No potem cztery miejsca zerowe to powiedzmy ten, 1, 2, 3, 4, czyli 1, 2, 3 i jeszcze 4, przy czym tym razem w jedynce, prawda, nie zmienia znaku, bo jest człon x minus 1 do kwadratu, czyli tym razem wygląda tak, że w czwórce zmienia, w trójce zmienia, w dwójce zmienia, a w jedynce nie zmienia i o, coś takiego, no i tutaj rośnie potem, prawda? No i wreszcie ostatni, może na zielono. No i ten zmienia znak w każdym swoim miejscu zerowym. Ma 5 miejsc zerowych. 1, 2, 3, 4, 5. No i na przemian, prawda, on wygląda tak, że tutaj w każdym z nich zmienia miejsce, zmienia znak. 1, 2, 3, 4, 5. I to jest 5 miejsc zerowych wielomian 5 stopnia. Więc tak jakościowo wyglądają wykresy tych wielomianów. No, z różną ilością miejsc zerowych.